Cześć, witam na kanale, z tej strony Valsim, a to jest kolejne spotkanie z grą OMC 2. Dzisiaj w formie odcinka, natomiast nie wiem do końca, kiedy ten odcinek wlatuje na kanał, więc nie wiem, w jakim momencie się widzimy, ponieważ ten odcinek nagrywam na zapas. Jak widzicie na załączonym obrazku, w grze mam czwartek, 24 sierpnia 2023, godzina 22:01. I spotykamy się dzisiaj na mapie VZTM. Ja nagrywam ten odcinek 26 sierpnia, to jest sobota, a wy najprawdopodobniej oglądacie go w połowie, bądź może pod koniec września, albo na początek października, nie wiem. Postanowiłem nagrywać takie odcinki na zapas, czyli po prostu nagrywam jakiś odcinek z OMS i on po prostu czeka na publikację. Nie będę, to nie jest tak, jak, że nie będę ich tak jakby nagrywał chronologicznie po kolei. Czyli na przykład jeżeli przed tym odcinkiem, a na pewno przed tym odcinkiem, który będzie teraz opublikowany, wlecą jeszcze jakieś live'y. Ale te live'y nagrywam później niż ten odcinek, który tak jakby na kanale pojawi się później niż live'y. Dlatego, że w OMS no, nie trzeba tego nagrywać tak jakby po kolei, tak jak na przykład w City Skylines czy w City Pass Manager. No bo tak naprawdę w każdym odcinku z tej gry możemy robić coś innego. Niezwiązanego z poprzednim odcinkiem bądź z następnym, więc tak to będzie wyglądało. Pojedziemy sobie dzisiaj Connectem. Connectem jeszcze nigdy nie jechaliśmy na kanale. Jechaliśmy chyba, ale nie jechaliśmy w modyfikacji VZTM-u. WUS5119. Taki ma numerek taborowy. No i dzisiaj sobie nim pojedziemy. W środku on wygląda tak. Czyli takie typowe Connect, to tak. No to myślę, że nie ma większych jakichś wątpliwości. Coś takiego. Natomiast kabina no to jest standardowe konekto. Odpalimy sobie ten wóz. Odpalimy go sobie w ten sposób. Wbijemy sobie już bieg do przodu. Ręczny możemy spuścić, tylko z tym, że co mamy. Sfinansowano z tarczy antykryzysowej COVID-19. Ok, nie czepiam się. Bierzemy sobie menu, kurs normalny, linia... stop, źle. Kurs specjalny, brygada 901 na razie wpisujemy. Już mi się wyświetlił przejazd techniczny, bardzo dobrze. Więc tak to tutaj wygląda. Jeszcze bym tylko sobie wziął rozkład jazdy. 5-5-3, trzecie my dzisiaj sobie robimy. I wyjazd z bazy mamy bodajże 22:19, więc dajmy sobie 17. Podjedziemy sobie na spokojnie do początkowego. Pokaż mi jeszcze. Dobra, spoko. Czyli to nam działa, jak sobie włączymy ciepły guzik, to też nam te drzwi działają, jeszcze sobie sprawdźmy. Jak najbardziej, sprawdźmy, jeszcze z zewnątrz działa i tutaj też nam działa fajnie, bo tu mamy we wszystkich drzwiach, we wszystkich drzwiach mamy ciepły guzik, więc to akurat jest na plus. Zablokujemy sobie oczywiście moją połówkę, tylko nie tą do końca bym chciał zablokować. Teraz źle to zrobiłem, moment. Moment, jak to teraz zrobić? O, tak, teraz musimy sobie to wszystko zamknąć. I teraz przełączyć sobie to tu. Nie, no czekajcie, bo coś mi tu jeszcze nie styka. Okej, teraz obie pary drzwi mamy zamknięte, jak sobie otworzymy to, no teraz jest dobrze. Dobra, trochę musiałem się z tym tu pomęczyć, ale chyba możemy w końcu ruszać. Tylko tak, czy mamy wszystko? Na pewno jeszcze nie wszystko, ponieważ jeszcze by wypadało tutaj sobie zaświecić. Gdzie mamy tutaj brygadówki w tych konektach? No bo to konektem jeszcze nigdy nie jechałem. Więc właśnie nie wiem, gdzie on tu ma te brygadówki. Trzeba by było trochę je tutaj jakoś znaleźć. Mamy rozkład jazdy. Nie. Tutaj ich nie ma. Tu gdzieś ich nie ma? Pokaż mi tu. Tu ich nie ma. Dobra, może gdzieś za tym fotelem. Gdzieś tam są. Gdzie one mogą być, te brygadówki? Weź mi je pokaż tutaj. Gdzie są brygadówki w konekto? W konekto. Nie wiem, bo... O, tutaj są. Dobra, już znalazłem. My mamy trzecią, więc bierzemy sobie trzecią. No, że to nie jest nasza kamerka, my sobie jedziemy z kamerki tej. Ja sobie obrócę, on dostosuje mniej więcej coś takiego tu, żebyśmy widzieli lusterko i możemy się podstawiać z
tym, że dalej nie ma jeszcze ciśnienia na wozie, więc musimy najpierw ciśnienie jeszcze nabić. I możemy ruszać. Dobra, sobie tu jeszcze oczywiście jakieś nagrzewnice ustawię, tak? Żeby coś tam nie huczało i się nagrzewało na wodzie. Jeszcze sobie jakąś temperaturkę tak damy na 10 stopni, bo to noc w sumie, więc nie musi być jakoś ciepło, może być nawet 9. No i niech nam się wóz powoli grzeje. Zanim dojedziemy na początkowe, to powinien mieć on tam właściwą temperaturę. Dobra, podstawiamy się. No i czekamy. Dobra, przejechaliśmy. Dobra, teraz tak, otworzymy sobie oczywiście tutaj drzwi. I zrobimy sobie po prostu fotkę, to nie ma żadnego problemu. Zrobimy sobie taką fotkę zwyczajnie. Proszę bardzo. Zamykam drzwi i ruszamy. Na Feliksie nie jest daleko, więc powinniśmy zdążyć. Myślę, że 12 minut raczej. Dobra, przystankowy ściągniemy, żeby nam się wóz nie toczył. O, już widzę, że denerwuje mnie ten dźwięk kierunkowskazu. Jednak jak na stałe jeżdżę swoją C2, to tego dźwięku kierunkowskazu nie ma. Po prostu jest dużo lepiej. Tak samo w mojej C2 też nie ma pikaczy od drzwi. Co prawda minusem jest to, że pierwsze drzwi nie są na ciepły guzik. I muszę je ręcznie otwierać. No ale to już taki tam minus. To, że pierwsze drzwi są na ciepły guzik, to i tak nie jest już takie... W sensie pierwsze drzwi nie są na ciepły guzik, to i tak nie jest taki minus. Poza tym chyba mają te C2 jakoś tam troszkę modyfikować, więc może ten ciepły guzik w pierwszych drzwiach zostanie dodany. Co ty robisz, facet? Tam baba. Najlepiej do zera dzwoni, bo ty pas zmieniasz. Przecież nie jedziesz, nic na tamtym pasie jedź. Nie, my do jutra będziemy jechać. Dobra, wiesz co, zrobimy taki mech, nie będę się tu bawić. Przejedziemy sobie przez stację paliw. Nie będziemy się przejmować. Dobra, stajemy i teraz... O, zobaczcie, on dopiero dojechał teraz do świateł. Już mamy 19 stopni na wozie, więc raczej powinien nam się dogrzać. Mówię, na razie jeszcze nic się nie świeci, bo nie mamy jeszcze kierunków wbitego. Ogólnie taki jeden kurs na ustronną trwa ponad 30 minut, no ale to też trzeba doliczyć to, że mamy skomunikowania z innymi nockami. Więc te skomunikowania też trzeba doliczyć. Nie wiem, czy będziemy sobie stać na tych skomunikowaniach, czy po prostu sobie tam czas przyspieszymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra. No i w takim razie sobie skręcamy w prawo. No i pędzimy. Tak, żeby mniej więcej tam o tej 22.33 jednak być na tym początkowym, no bo wyruszyliśmy około minutki w plecy przez to tutaj zabawę z tym zablokowaniem połówki. Dobra, jeszcze czerwone. No zahamuję, bo gdybym miał ludzi, to bym tak nie hamował gwałtownie, ale że nie mam ludzi, no to myślę, że mogę zahamować. No i to jest się pogłudzi, więc musimy sobie to tak robić. No to tam jedzie? 165, dobra. Okej. Okay. Ogólnie to konekran z VZTM jadę pierwszy raz, no bo mówię, jak mam na stałe mojego tutaj Twitterko, to raczej mam brygadę na przegubę, więc za to kiedy w ogóle jestem jadę solówką, a jak już jadę solówką, no to też, wiecie, tych solówek jest sporo, więc to konekto się jeszcze nie trafiło. A w sumie spoko się nie jeździ, tak na początek jak tego, no bo w sensie, co mi przeszkadza w konektach, to że tutaj, wiecie, są takie te dźwięki kierunkowskazów, jakieś takie, no nie wiem, dziwne dla mnie one są. A Citara po prostu, według mnie Citara są ładniejsze, no te konekty mi się tak nie do końca podobają. Jednak Citara wyglądają ładniej, tu było, wiecie, nie będę hamował bez przesady.
ale po prostu Citara według mnie są ładniejsze i takie jakieś, no nie wiem, bardziej nowoczesne bym powiedział. No to jest takie, wiecie. Ja na pewno bardziej lubię Citara niż Connecta, natomiast pod względem jazdy Connectem się jedzie dobrze, nie? Nie mogę powiedzieć, że się jedzie źle, na pewno się jeździ całkiem dobrze, nie? Connectem kilka razy w życiu realnie jechałem, więc wiem mniej więcej jak się nim jedzie. Dobra, pędzimy. Mamy 8,5 minuty. Coś mi się wydaje, że możemy nie zdążyć o czasie. Ale weźmy pod uwagę, że to jest linia nocna, więc tam wiecie. Połowa przystanków jest, właściwie większość przystanków jest na żądanie, jak nie wszystkie, poza tam początkowym, końcowym i tam. Wiecie, więc tak naprawdę my tam w ogóle nie będziemy stawać. No chyba, że ktoś będzie chciał, liczę na to, że wiecie, frekwencji nie będzie. Bo w sumie jest czwartek. W sensie ja ten raport robię w sobotę, no ale dla gry jest czwartek, więc wiecie. W czwartek raczej dużo ludzi nie jeździ nockami. To jest jeszcze taki przedsmak weekendu. W piątek, sobotę jest najciężej. Dobra, jedziemy. I ogólnie takie odcinki na zapas będę nagrywać raz na jakiś czas. Nie będą one raczej z VZDM-u. Raczej będą może z Wałbrzycha, może z Metropolii Ruch coś będę nagrywać. Natomiast dzisiaj po prostu robię dla was odcinek z VZDM-u. Bo też po prostu nie mam czasu, żeby już dla was nagrywać jeszcze jakiegoś odcinka, nie wiem, teraz z Metropolii Ruch albo z Wałbrzycha. A stwierdziłem, że w sumie jak raz na jakiś czas się ukaże, wiecie, odcinek z VZDM-u, też nie będzie źle. Nie wiem, kiedy ten materiał oglądać. Raczej obstawiam, że jeżeli go oglądacie, to oglądacie go albo 17 września, albo 24, albo jeszcze później. A raczej wcześniej go nie oglądacie. Pewnie 3 jeszcze się spotkaliśmy, w sensie za 3 była jeszcze jakaś transmisja na żywo. A jak obstawiam 10, raczej odcinka nie live'a nie było, bo... Albo pewnie wcześniej, dzień wcześniej, albo jakoś w okolicach był jakiś live, wiecie, urodzinowy kanału, więc raczej nie sądzę, żebyście go oglądali wcześniej, ale nie wiem. Dobra. Jedziemy. Dobra, teraz tak, my tutaj sobie... No, skręcaj tu w prawo. Tym dziadozłomem. Dobra, ja się tu za nim wbiję na prawy pas. No w sumie mnie na lewy wybiło. Ale my sobie zjedziemy na prawy, bo będę sobie prawym jechał. I no istnieje szansa, że zdążymy jednak. Istnieje, bo mamy około 6 minut. Gdybym się naprawdę pospieszył, to istnieje szansa, że zdążymy. Zobaczymy. Nie jestem pewien, ale myślę, że raczej tak. A chociaż, no mówię, nie wiem, po prostu nie wiem i tyle. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie pędzimy na razie. Mamy 5 minut, więc no spoko. Feliksin techniczny. Natomiast o czym chciałem z wami pogadać? Jak dzisiaj nagrywam ten materiał, to powoli ukazują się komunikaty różnych przedsiębiorstw komunikacyjnych, czy też zarządów komunikacji, czy jakichś MZKM, PKZKM, ZTM i tak dalej, i jak będzie wyglądać komunikacja po wakacjach. Natomiast ja bym się wypowiedział może na temat Trójmiasta, jak ta komunikacja po wakacjach wygląda. Jak to wygląda pod względem ilości kursów, ilości linii, czy wiecie, czy wszystko wróciło tak jak w takiej formie, jak było przed wakacjami, czy coś na przykład pocięto, no bo w wielu miastach słyszy się, że komunikacja po wakacjach tak naprawdę w ostatnich latach nigdy nie wraca do swojego pełnego kształtu, tylko zawsze jest po prostu coś wycięte. Z jednej strony jest to brak kierowców, z drugiej strony jest to brak funduszy, a... No, nie ma trzeciej strony tak naprawdę. Więc po prostu zawsze jest tego jakiś powód. Pasażerowie nigdy się z tym nie zgadzają. Czasami cięcia na niektórych liniach wbrew pozorom mają sens, no bo jeżeli linia ma jeździć pusta, no to lepiej, żeby była obcięta, tak? No,
Ja zawsze jestem takiego zdania, że jak ktoś ma jeździć puste, to albo lepiej to zlikwidować, albo ograniczyć częstotliwość. No i w ogóle siatka połączeń w wielu miastach wygląda tak, wymaga takiej, wiecie, jakby to powiedzieć, rewolucji. W wielu miastach tak jest. Mogę to powiedzieć chociażby po przykładzie Gdyni czy po przykładzie Gdańska, że w wielu miejscach ta siatka tak jakby nie oddaje tego, co powinno być, ponieważ niby się buduje, wiecie, węzły przesiadkowe, niby się buduje jakieś wielkie inwestycje i tak naprawdę te inwestycje potem stoją puste. Autobusy z nich nie korzystają, a jak korzystają, to wiecie, to korzystają raz na jakiś czas i to tak naprawdę potem niszczeje i stoi puste. Pozwolę sobie może wyprzedzić tego malidła. Tutaj muszę szybciej pojechać, a on tam, wiecie, staje na przystankach i coś tam, więc my go sobie tu po prostu ekspresowo wyprzedzimy. No bo mam 3,5 minuty, więc fajnie by było zdążyć jednak. Chociaż nie wiem, czy mi się to uda, no ale może, zobaczymy. I wracając do tematu, no to jeżeli chodzi o Gdynię. W Gdyni tak naprawdę komunikacja wraca do pełnego poziomu, jaki był przed wakacjami. Nie ma żadnych cięć, jeżeli chodzi o... Porównując ofertę z 24 czerwca, 23 czerwca do dnia 4 września, czyli do rozpoczęcia roku szkolnego, cięć żadnych nie ma. Wiadomo, mogły być jakieś drobne przesunięcia kursów, no ale wiadomo, jest tylko korekta rozkładu jazdy, gdzieś tam ewentualnie jakieś dostosowanie, ale takich cięć, jako takich cięć nie ma. Bo właściwie w wakacje mało było wprowadzanych zmian rozkładów. Natomiast powraca pełna siatka, a w niektórych miejscach powraca nawet siatka powiększona. Natomiast nie jest to zasługa miasta, tylko jest to zasługa gminy Kosakowo, która tak naprawdę rozwija swoją ofertę komunikacyjną i tak naprawdę uruchamia jedną nową linię i uruchamia jedną, tak jakby likwiduje, można powiedzieć, likwiduje jedną linię i uruchamia w jej miejsce dwie nowe, które tak jakby powstały po prostu z likwidacji tej jednej linii. No i tak jakby obejmuje komunikacją też nowe rejony, tak? Które dotychczas nie były obsługiwane, a teraz będą. I te dwie linie w całości funduje gmina Kosakowo. Gdynia się nie dokłada do tego ani groszem, w całości płaci za to gmina Kosakowo. Był nawet taki oficjalny, w sensie taka jest nawet notka, że właśnie te dwie linie, które konkretnie mają numery 135 i 165, konkretnie funduje gmina Kosakowo. Więc no, tak naprawdę można powiedzieć, że funduje gmina Kosakowo, skorzystają też mieszkańcy Gdyni na niektórych odcinkach, no bo te linie wjeżdżają do Gdyni, no bo wiadomo, że nie zrobią, wiecie, wewnętrznej linii po gminie, no bo większość ludzi jednak wyjeżdża z tej gminy, z miejscowości, żeby przyjechać do Gdyni, do szkoły, do pracy i tak dalej. No i tak naprawdę taki jest główny cel. Te linie oczywiście nie będą dojeżdżały do centrum miasta, tylko po prostu będą dojeżdżały do miejsc, w których będzie można się przesiąść na inne linie komunikacji. Dobra, zaraz dokończę, tylko sobie tu zmienimy kierunek. Czyli tak, wymelduj, tak? Tak, przejdź do nowego kursu. 553. Nie, 552, halo. 553 poproszę, 00. Zatwierdź opis 1. Nie pamiętam. Tak, ustronna. My jedziemy z Feliksina, wszystko się zgadza jak najbardziej. Dobra, więc się robimy sobie fotkę i się podstawiamy tak naprawdę, bo nie ma czasu. Tylko zapalimy sobie może jeszcze światło na wodzie. To jest chyba to. Dobra, są zapalone, więc nie będziemy tutaj nic więcej kombinować. Jedziemy się podstawić po prostu. To jest raczej luźno, bo jedziemy solweczką dzisiaj. O matko! Stop! Musimy zrobić tu taki myk pewien. Nie, nie, tego nie chcę przesuwać, tylko poproszę ten autobus. I poproszę go uprzejmie o opuszczenie tutaj miejsca. Tego poproszę znowu. Wybieramy sobie jeszcze raz rozkład. 5, tak nie zrobię, musimy sobie zjechać. 5, 5, 3, halo, halo. 5, 5, 3, trzecie. Feliksin, zaraz mamy odjazd. Dobra, więc my się tutaj podstawimy. Oczywiście zrobię fotkę tam do raportu, poczekajcie, więc tylko sobie tutaj wyskoczę z tego, otworzę pierwsze drzwi. Może jeszcze
teraz zabiorę rozkład, bo coś mi tu nie przeskoczył ten przystanek na Feliksie Techniczny. Więc jeszcze raz poproszę trzecie i będzie Feliksie Techniczny, halo. Dobra, będzie, tylko z tym zrobiłbym to podkę takiego mocnego zbliżenia, żeby było widać. Myślę, że takie coś wystarczy. Ajdź. Dobra, zamykamy też drugie drzwi i się podstawiamy po prostu, bez przedłużania. Ten sterownik już widzę, że przeleciał mi do Wyszewski, zaraz to będziemy naprawiać. Tu nikogo nie ma, więc w sumie nie zatrzymuję się, jadę dalej po prostu od razu, bez przedłużania. Nie będziemy tu stawać, cofniemy sterownik tylko do Feliksina. Znowu źle, Wyszewska Wiączyńska teraz ma być właśnie. I teraz możemy sobie lecieć dalej. Tak, bo mi rozumiem zaliczył z tego przystanku. Nawet tu jakieś podwójne rzeczy mi zrobiło. No mniejsza o to teraz. Nie będziemy się przejmować. W każdym razie jedziemy. I wracając do tej oferty. Na czym skończyłem? Na tym, że te dwie nowe linie będą dojeżdżały właśnie do takich miejsc, gdzie można się przesiąść. Co uważam jest dobrym pomysłem. Ponieważ linie będą dojeżdżały, wiecie, do jakichś punktów przesiadkowych, po prostu będzie można sobie dalej już miejskimi liniami dotrzeć do centrum miasta. To jest jak najbardziej dobrą decyzją, jak najbardziej decyzją słuszną. No fajnie, że gminy rozwijają swoją komunikację, bo teraz w dzisiejszych czasach tak jest, że właśnie podmiejskie gminy komunikację rozwijają, natomiast miasta najczęściej komunikację zbijają. Tak jest na przykład w przypadku Gdyni, gdzie no komunikację tak naprawdę różne gminy, czy różne miasta, które są pod Gdynią, bardzo często komunikację... Bardzo często tą komunikację rozwijają. Natomiast Gdynia konsekwentnie od paru lat tą komunikację zwija. Wiadomo, że jest to spowodowane też tym, że no... Jaki jest obecnie wpływy są gmin, miast i tak dalej. Natomiast... Fajnie oczywiście, że gmina rozwija komunikację, bo to jest jak najbardziej spoko. Bo uważam, że rozwijanie komunikacji, dodatkowe połączenia to jest tak naprawdę bardzo fajna rzecz, no bo no, gmina Kosakowa, można powiedzieć, jest bardzo dobrze połączona z Gdynią, zwłaszcza w dni powszednie. No weekend może jest z tym troszkę gorzej, chociaż też jest w miarę, bo tak naprawdę mają dwie linie kursujące co godzinę i jedną kursującą co pół godziny, więc nie jest źle. Natomiast no wiadomo, mogłoby być lepiej. O ile w tygodniu jest właściwie, można powiedzieć, bardzo dobrze, o tyle w weekend jest troszkę gorzej. No więc tak wygląda sytuacja z Gdynią. Myślę, że liczę na to, że Kosakowa będzie dalej konsekwentnie co ileś tam lat, czy tam co ileś... co roku na przykład, albo co dwa lata, jak będą tam uważali, wzmacniali to połączenie z Gdynią, no bo ludzie z ościennych gmin, myślę, że będą wybierać komunikację miejską, bo jak zobaczą, że ta komunikacja miejska, wiecie, jeździ często, no to myślę, że jednak bardziej opłacalna, chociaż no ceny biletów nie zachęcają, ale myślę, że akurat dla ludzi z gminy Kosakowo, dla ludzi z miasta, poczekajcie, bo ja muszę uważać na przystanki teraz, o ile dla ludzi z miasta takie mogą być mało zachęcające, no bo na pewno będą mało zachęcające, wiecie, obecne częstotliwości, o tyle dla ludzi spod miasta, gdzie ta komunikacja takim ludziom wystarcza, bo myślę, że oferta będzie całkiem dobra, lepsza niż na niektórych osiedlach gdzieś tam w Gdyni. Dobra, czeka kobietka, więc musimy ją tutaj... Ty do mnie idziesz? Do mnie, to się zaraz wpuszczę. Otworzę ci po prostu pierwsze drzwi i tyle, wsiadaj. Ale szybciej, szybciej, żwawo. Nie będę dostać do jutra, jedziemy dalej. No bo jeden sterownik od przystanku tu działa, czy on nie działa? Ten u góry w ogóle nie działa, a ten... Aha, ten po prostu pokazuje coś tam. Nie będziemy się może tym przejmować, co on tam pokazuje. Pokazuje, co pokazuje i tyle. Tu znowu błąd, widzę. Sterownik coś tu uparcie nie chce działać. Chyba teraz jest w końcu dobrze, Wyszewska Męckiego. Wyszewska jest na trasie, co jest, aha, my tego nie możemy ruszyć. Nie! No oszalałeś, no chyba nie mów mi, że się zgasiło to teraz. O matko, jak to się teraz robiło, kurs normalny, 5, 5, 3, 1, nie.
Dobra, działa. Na szczęście mi ten sterownik wrócił. Czy ludzie chcą siadać? Nie, chyba nie chcą, więc dobrze. Jak nie chcą, to bardzo dobrze. Dobra, czy tu ktoś pytanie jest chętny? Jest jakiś pan, więc o, nawet dwójka, jakieś dziecko, jakiś facet. Proszę sobie podejść. Zapraszam. Tak. Halo. I jedziemy dalej. Więc jeżeli chodzi o komunikację w Gdyni, to myślę, że temat mam załatwiony. Moja opinia jest taka, że myślę, że komunikacja miejska przez gminy jest dobrze rozwijana. No, przez miasto jest trochę gorzej, no ale cóż zrobisz? Ważne jest to, że i tak nie ucięli nic z obecnego rozkładu, jeżeli chodzi o wrzesień. Miejmy nadzieję, że tak zostanie. Może ta komunikacja, miejmy nadzieję, będzie powoli wracać do jakiegoś stanu sprzed tych wszystkich cięć. No, na to liczę, wam powiem po cichu, że jakoś wiecie. Bo teraz się pojawiło takie światełko w tunelu, na tam chyba jednej linii zgęszczają takt w szczycie. Z jakichś co chyba 18-19 minut na co 15 w szczycie, więc to już jest taki, wiecie, zawsze jakiś plus. Liczę na to, że takich plusów będzie więcej. No bo nie mówię, że wiecie, od razu muszą przywrócić całą komunikację, ale powoli gdzieś tam systematycznie te linie dogęszczać kursami i zawsze będzie lepiej, tak? Czy coś tu kliknąłam źle? Dobra, już mi przyspieszył, bo przez chwilę nie wiem, nie chciał przyspieszać, ale chyba jest okej. Więc myślę, że mamy nadzieję, że powoli to idzie w dobrą stronę. No zobaczymy, tak? Zobaczymy, no myślę, że najbliższe miesiące będą decydujące, jak to będzie dalej z przyszłością komunikacji miejskiej w różnych miastach zresztą. No ale dobra, wracając do tematu, no to teraz przejdźmy sobie do oceny Gdańska. Gdańsk uruchamia od września dwie nowe linie, jedna wewnątrz Gdańska w dzielnicach południowych, konkretnie w dzielnicy Ujeścisko i na Zakolniczy, ja nie wiem, czy to Zakolniczy to jest dzielnica Gdańska, czy to jest osiedle w Gdańsku. I uruchamia tak jakby linię łączącą właśnie to osiedle Zakolniczy z węzłem siatkowym Ujeścisko. Pomysł jak najbardziej dobry, ponieważ kolejna linia zawsze się przyda pasażerom, myślę, że będą z niej korzystać. Linia na razie będzie funkcjonowała tylko w dni powszednie, no ale to jest ograniczony budżet i tyle po prostu. I po prostu tylko na tyle były pieniądze. No uważam, że lepiej, żeby linia kursowała z w miarę porządnymi częstotliwościami w dzień powszedni, niż żeby, wiecie, kursowała przez cały tydzień, ale za to z jakimiś częstotliwościami takimi, wiecie, do tyłka. No bo uważam, że linia do węzła przesiadkowego powinna kursować często w miarę. Chyba ta będzie kursować co 20 minut w szczycie i co 30 poza szczytem. To jest taką częstotliwością, myślę, że w miarę optymalną. Oczywiście mogłoby być lepiej, ale myślę, że i tak na warunki gdańskie to i tak jest w miarę dobry takt. Tak to będzie wyglądać. To będzie przyspieszasz konek, to jedź. Tak to będzie właśnie wyglądało. Oferta może nie będzie jakoś, wiecie, specjalnie wysoka, no ale to już mniejsza o to. Druga linia, która zostanie na nowo uruchomiona, będzie to linia łącząca Gdańsk z miejscowością Borkowo. Więc myślę, że to też jak najbardziej słuszny pomysł. Kolejna gmina, gdzieś tam kolejne miejscowości podłączone do Gdańska, jak najbardziej fajny pomysł. Częstotliwość na razie może nie jest zbyt wysoka, bo to jest chyba co godzinę w szczycie i co około 30 minut poza szczytem. Nie, co ja gadam, co 60 minut poza szczytem i co pół godziny w szczycie. Więc nie jest to częstotliwość jakaś, wiecie, z kosmosu, ale myślę, że jak na gminę gdzieś tam pod Gdańsko, pod Gdańskiem, to taka częstotliwość starczy. Oczywiście tam wiążą się z tym uruchomieniem tych linii też szerokie zmiany na innych liniach. Na niektórych tam będzie jakieś pocięcie częstotliwości, na niektórych jakieś tam przesunięcia odjazdów, gdzieś tam w tramwajach będą jakieś drobne cięcia polegające, wiecie, na takim, bym to nazwał, bardziej kosmetyką. No ale oczywiście wiadomo, ludzie uważają, że to, wiecie, zabierają od razu te kursy, że no ja uważam, że wiecie, zabranie paru kursów na danej linii, zwłaszcza w godzinach wczesnoporannych i późnowieczornych, to nie jest aż taki zły pomysł, no bo bez przesady, no ludzie naprawdę. Uważam, że uruchomienie dwóch nowych linii to jest jak najbardziej dobry pomysł. I mam nadzieję, że one się sprawdzą i że będą, wiecie, ewentualnie rozszerzona będzie ich oferta. No co do tych cięć, wiadomo było, że z czegoś będzie trzeba zabrać, żeby jakiejś linii innej dać.
ale uważam, że cięcia i tak raczej nie są aż tak bardzo dotkliwe. Aż tak bardzo dotkliwe, no bo raczej raczej te cięcia nie są aż tak bardzo wiecie. Aż tak bardzo, że tak powiem, jakieś specjalnie duże. Na dwóch liniach bodajże się zmienia częstotliwość w szczycie z 30 na 40 minut, no ale to jest taka, wiecie, bardziej bym powiedział kosmetyka niż jakieś, wiecie, olbrzymie cięcia. I w związku z czym zmiany też w Gdańsku oceniam pozytywnie. No, zobaczymy, mówię, bo teraz pewnie będą te jakieś miesiące najbliższe decydujące, będziemy myśleć, co będzie, w sensie będziemy myśleć, oni będą myśleć, co będzie dalej. No i liczmy na to, że komunikacja miejska się będzie rozwijać. Co do innych miast w Polsce z taką komunikacją, to ciekaw jestem, jak będzie w Szczecinie, bo oni tam mają taki kryzys kadrowy. To jest chyba najgorzej obecnie, przynajmniej najgorzej funkcjonująca komunikacja w Polsce. W sensie nie najgorzej pod względem może częstotliwości zawartych w rozkładach, podkreślmy w rozkładach, tylko pod względem procenta zrealizowanych kursów, ponieważ no tam ten procent jest dramatyczny. Tam właściwie codziennie na stronie internetowej pojawia się taka lista, spis kursów, które nie zostaną zrealizowane. Ona się pojawia poprzedniego dnia około 13-12, czyli to nie jest to, że wiecie, przewoźnikowi nagle te kursy wypadają, tylko one są z wyprzedzeniem zaplanowane do wypadnięcia. I jeszcze jak wiecie, wypadną na przykład, nie wiem, jedna brygada no, na danej linii, no to jest okej, okay, no bo jakoś to pasażerowie zniosą, ale były dni takie, i to w wakacje, podkreślmy w wakacje, że te kursy na przykład wypadały 3 z 5 brygad na jednej linii. No to jest totalny absurd, no bo dochodziło pewnie do takich sytuacji, że pasażerowie czekali na autobus czy na tramwaj, bo to akurat chyba tramwaje. Dochodziło do takiej sytuacji, gdzie pasażerowie na jedną linię tramwajową, podkreślmy, czekali nie 15 minut, bo co 15 minut są chyba podstawowe częstotliwości tramwajów w Szczecinie, tylko na przykład tych minut 45, czyli dwa tramwaje wypadały, no i później wszyscy musieli się zmieścić do tego tramwaju numer 3. Więc to w ogóle jest, no to jest straszne, no lepiej myślę, że nawet gdyby pocięli teraz ten rozkład, to i tak to będzie lepsze rozwiązanie, bo według mnie lepiej jest pociąć rozkład i zapewnić chociażby te kursy, które już zostaną w tym rozkładzie, 100% realizację, niż mieć, wiecie, nie wiadomo, może tam w Szczecinie w sumie nie jest nie wiadomo, jak ten rozkład bogaty, ale no mieć ten rozkład, wiecie, bardziej, że tak powiem, z większą ilością kursów i żeby te kursy tam po prostu regularnie wypadały, no bo to według mnie nie ma sensu żadnego. Bo dla mnie nie ma nic gorszego, wiecie, jak już jest, jak rozkład jest pocięty, ale wszystkie kursy są realizowane, to jest ok, ale jak na przykład rozkład, wiecie, jest niby jest tak bogato i niby, wiecie, się wszyscy chwalą, że no, macie kursy na przykład, nie wiem, co 10 minut albo co tam, ile w jakim mieście jest, a na przykład potem dochodzi do tego, że połowa z tych kursów nie jest realizowana, no to jest po prostu dla mnie jakiś absurd. No bo to z tego, że pasażerowie mają częstotliwość co 10 minut, jak na przykład co drugi autobus wypada, a jeszcze najgorzej jest, jak na przykład, wiecie, wypadają autobusy i te autobusy, które zostaną, jeżdżą nieregularnie. Bo dla mnie to jest najgorsze, jak wiecie. Bo nie jest najgorsze to, że autobusy jeżdżą niższą częstotliwością. Tylko najgorsze jest to, że jak na przykład, wiecie, nie wiem, dajmy na to jedną 3 autobusy pod rząd, a później przez pół godziny nie jedzie nic. A do takich sytuacji bardzo często dochodzi, zwłaszcza w Gdyni. Gdzie w Gdyni, no, sytuacja drogowa nie jest najlepsza, krótko mówiąc. Jest ona wręcz, bym powiedział, zła. Pod względem dobra, jak on się te drzwi zamkną. Ogólnie mamy 2,5 minuty w pracy, sporo całkiem, ale to spoko, sobie jakoś to gdzieś tam nadrobimy. Więc ta sytuacja nie jest najgorsza pod względem ilości. Sytuacja, może inaczej, sytuacja po prostu jest zła w Gdyni pod względem korków. Tak naprawdę jest tyle inwestycji, niby na plus, ale no ciągną się one i ciągną, są opóźnienia straszne, ludzie się wkurzają, wiecie, wiecznie są korki, wiecznie autobusy jeżdżą pospóźnione, trolejbusy też,
dochodzi później mi do takich sytuacji, że na przykład godzina opóźnienia albo no nie wiem, kursy wypadają, no bo nie ma siły, żeby przy korkach, nawet jeżeli wszystkie brygady kursują, to kursy zaczęły wypadać. No nie ma takiej sytuacji, ponieważ po prostu, zwyczajnie, no też autobus nie będzie, wiecie, na przykład przyjmijmy, na jednym kursie będzie miał godzinę spóźnienia kierowca, to wiadomo, że nie będzie jechał cały czas z takim spóźnieniem, no bo to spóźnienie będzie później regulowało, dajmy na to do 22:00 i to w ogóle nie ma sensu, no bo jak już korków nie będzie, to autobusy cały czas będą jeździły opóźnione, tak, co według mnie w ogóle nie ma sensu. Więc no wiadomo, że gdzieś tam ten jakiś kurs musi wypaść, żeby móc pozostały kurs jakoś tam wyregulować, tak. W Gdyni też plusem jest to, że jest w sumie sprawnie działająca centrala ruchu, która stara się te autobusy wyregulować, że tak powiem, czyli wiecie, gdzieś tam kombinują, żeby jakiś autobus zastąpił ten na trasie, żeby gdzieś tam autobus zawrócił sobie, żeby no jakoś to jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby chociaż kursy były zgodnie z rozkładem. Są też w sumie dosyć długie przerwy w okolicach tych remontów dla kierowców, one są, wiecie, są wprowadzane jakieś zmiany w rozkładach, które tak jakby nie dotyczą pasażerów, tylko po prostu wprowadzają dłuższe przerwy, czyli na przykład dokłada się gdzieś tam jedną brygadę w szczycie, gdzieś tam, wiecie, jakiś, na przykład dodajmy na tą brygadę szczytową, gdzieś tam się przedłuża, żeby właśnie mogła jeszcze zrobić jedno kółko gdzieś tam na jakiejś innej linii, żeby to wyrównać. No tak, żeby po prostu, wiecie, to chociaż odjazdy z pętli było w czasie, nie? Żeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że wiecie, kierowca przyjeżdża na pętlę opóźniony. Przynajmniej to działa, no ale niepotrzebne byłyby takie sytuacje, gdyby te wszystkie inwestycje były w terminie, nie? No, obecnie tak naprawdę w Gdyni są takie, właściwie w całym Trójmieście jest teraz masa remontów, bo ostatnio był tak. W Gdyni jest remont na karbinach, to jest jedno. Później jest drugi remont, też właściwie gdzieś tam w okolicach karbin, ale on jest to kawałek dalej, to też jest drugi remont. Są dwa remonty na Chwarznie, na Witominie, więc to są już dwa remonty. Był remont w Sopocie i te remonty się wszystkie ze sobą nakładają i później dochodzi do tego, że tak naprawdę każda linia jest opóźniona i tak naprawdę będzie. Mało jest linii, które by jeździło w czasie, jak jeszcze się, broń Boże, wiecie, wydarzy jakiś wypadek na jakiejś ulicy, to weź teraz, wiesz. No to jest złe, no. Nie jest to może najlepsze, no ale cóż, cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz. No i z tym konektem, no. Ciśnij. Jeszcze trochę nam zostało. Dobra, to mam ciepły guzik, po prostu włączę. A raczej wszyscy. Możemy jechać dalej. Ale strasznie słabo przyspieszają te konekta. Strasznie, to jest akurat duży minus. Dobra, ja sobie wezmę i skorzystam z okazji i zjem z trufla. No i jedziemy w takim razie. Nie wiem, czy sobie dzisiaj zrobimy kurs w dwie strony, czy zostawimy sobie kurs tylko w jedną. Będzie taki nieco krótszy odcinek. Zobaczymy, jak będzie czasowo. Dobra, stajemy na Obywatelskiej. No tu się nam wszystkie otworzyły, proszę bardzo. Frekwencja na tym kursie jest całkiem wysoka, no ale mamy godzinę 22:50, więc ciężko by było, żeby frekwencja nie była wysoka. Jedziemy dalej. I pytanie brzmi, czy my tu teraz skręcamy na Przemysłocin, czy jak jedziemy? Weźmy, pokażmy rozkład jazdy. My jedziemy na... Nie, my jedziemy w lewo. A już bym pojechał na Przemysłocin. A my skręcamy w lewo. Myślałem, że jedziemy przez Przemysłocin. Jakoś mi się inaczej dokojarzyło, no ale okej.
Skoro nie, to nie. To lecimy sobie wtedy tutaj. Chyba nigdzie nie idziemy dalej. Mamy 1,5 minuty w plecy, więc nie będziemy, wiecie. Zobaczymy, jak będzie na inwalidzkiej. Bo to tak jest, wiecie, że już są czasy przejazdów nocne, a pasażerów jest dosyć sporo, no bo to jeszcze nie jest taka prawdziwa noc, no bo jest 22, więc bez przesady jeszcze trochę tych ludzi jedzie tą komunikacją gdzieś tam. Fajnie by było, jakbyśmy zdążyli na zielonym, chłopie, więc wsiadaj. No, wsiadaj. A, już wiem, że nie zdążymy, to wam zostawię ciepły guzik, to sobie postoimy tutaj trochę. Możemy w sumie jakąś fotaczkę zrobić na miniaturkę na przykład, o. Żeby coś było później. Może coś na przykład takiego. Sporo tych ludzi na tym wozie jest, myślałem, że będzie mniej. Dobra, myśmy sobie tutaj powróćmy. W ogóle jak to będzie z czasem teraz, jak my tu mamy? Aha, dojeżdżamy sobie do Solidarności. No tu właściwie będziemy zaraz na pętli, bo tu mamy postój skomunikowanie numer 1, tu mamy skomunikowanie numer 2, więc tak naprawdę zaraz będziemy na końcowym. Bo te czasy sobie na skomunikowaniach pominiemy i sobie wrócimy sobie jeszcze z powrotem. No dobra, jedziemy w takim razie. O, idealnie, zobaczcie. Mam wyczucie czasu. Dobra, i teraz sobie tutaj musimy wjechać. Ogólnie to mam trochę spinę czasową, bo ten raport z tej służby muszę zdać do 18. Mamy 16.30, więc fajnie by było, jakbyśmy jeszcze wrócili, no ale mówię, nie wiem, czy się uda. Zobaczymy, jak będziemy na Ustronnej. Było chyba blisko chodzić, no ale chyba się udało. W ogóle mamy 3 minuty w plecy, trochę by się przydało tutaj zbić. Ale niestety ktoś będzie wysiadał. Jak na złość. Więc nie pojedziemy sobie zbyt szybko. No jest noc i tak wiecie, do końca nie widać tych przystanków z daleka, więc lepiej nie pędzić, bo później się jeszcze przystanek przejedzie i będzie słabo. Dobra, tutaj ci otworzę tylko te drugie drzwi. Jedziemy dalej. Mamy dalej teraz, ale ja Solidarności Moskuliki. Będzie zielona czy będzie czerwona? Będzie, nie wiem jakie jest, chyba czerwone, bo stoją. Więc niestety się nie udało. Nie fiedzie, Antoni. Dobra, stajemy. No i czekamy. Ale szybciej, proszę, no. Ja mam już 3,5 minuty w plecy właściwie zaraz będzie. O tej godzinie to światło mogłoby być w tym trybie pulsującym. W sumie. I teraz może uda się trochę pocisnąć tutaj, bo to w sumie główna droga. Fajny ogólnie ten wóz ma sterownik, podoba mi się. Chociaż w sumie dosyć duży jest, więc też taki wiecie. Kobyła, można powiedzieć, kobyła. Teraz chyba SRG w ogóle 6000P, teraz już chyba jest nawet SRG 7000P. Nie wiem, czy jest 8000P, bo ja się na tych wiecie, sterownikach nie znam do końca, no ale to wiem, że jest 6000P. Dobra. Otworzę ci drugie. Chcę też ci otworzyć, no to otworzę ci też trzecie, sobie radźcie jakoś.
zamykam i ruszam, bo nie ma czasu. I mamy kolejny, ale ja Solidarności Janów. No znowu, matko, chwil spokoju nie można mieć, zawsze będą wyświetlać. To też jest trochę wina tych czasów przejazdów, które są ewidentnie za krótkie, miałem wiedzieć, ja tutaj właściwie jadę całkiem szybko, i tak jestem spóźniony. Trochę żeśmy tu chyba przejechali, ale trudno. Jeszcze pierwszymi chcą wysiadać. Super, po prostu świetny pomysł, gratuluję. Kogo nie zostawiliśmy na przystanku, nie, bo chętnie brak, więc możemy jechać. Na szczęście mamy zielone. Ja mam nadzieję, że my na to skomunikowanie zdążymy, żeby nie było tak, że wiecie, że wszystkie autobusy nam uciekną. A jednak jakby ktoś chciał się przesiąść, no to tak by było słabo. No ale mówi się trudno. Dobra. Najgorsze jest to, że w tych konektach się ciepły guzik można uruchomić dopiero jak oni chcą wysiadać. To wam otworzę wszystkie. Zresztą, że co ci mi nie chcecie wysiadać, to wam otworzę i tak wszystkie, będzie łatwiej. I co? Halo? Nie gadaj, że muszę każdy z osobna zamknąć. Po co mi ten zbiorczy guzik? Nie kumam, ale jedziemy dalej. Dobra, przelecę, to będzie późne żółto, ale przelecę. Nie, no dobra, wyrobimy się, będziemy mieli jeszcze 3 minutki postoju luźnego. Ciekawe, czy już będzie stało coś przed nami, czy będziemy pierwsi. Na postoju. Niestety mamy czerwone, w sensie belkę tą taką poziomą. A wiem tu, że chcecie wysiadać, to wiem, no to. To akurat wiem, że chcecie wysiadać. Pytanie brzmi, czy już ktoś stoi z przodu, zobaczmy sobie. Nie widzę żadnego, to może będziemy pierwsi. Pięć, pięć, trzy, ustronna. No możemy przejechać? Nie możemy, nie możemy. Dobra, to czekamy w takim razie. Jeszcze chwilkę na możliwość przejazdu. I ruszamy. Przemyjemy trochę tą szybę. Dobra, i stajemy. Jakiś chętny jest do nas? Jest. Podstawimy się oczywiście na koniec, do końca tutaj podjedziemy, żeby nie było. I otworzę wam tutaj wszystkie drzwi, co się będę szczypać. Dobra, myślę, że ten czas możemy trochę przyspieszyć, na przykład o tą jedną minutkę. Dajmy tą minutkę do przodu. Jak jest ktoś chętny, to jeszcze zapraszam. Jeszcze minutka jest do odjazdu i zaraz będę zamykać drzwi i jechać dalej. Pierwsze może już zamknę. Dobra, zamykamy. Coś mi tu nie zapiszczało, no ale trudno, jedziemy dalej. Ja tam 10 sekund przed odjazdem możemy, myślę, że odjechać. Nie będzie problemu. Skomunikowanie się skończyło, jedziemy dalej. Ale ja Piłsudskiego, Przybyszewskiego, spoko. Wow, ale trochę żeśmy tu zahaczyli niestety, ale już trudno się mówi. Teraz mamy chyba dwa przystanki i kolejne skomunikowanie, tym razem na przystanku Zagórskiego z liniami 567 i 586. To jeszcze dzienna jedzie jakaś.
No tak wiecie, o tej 23 to wiadomo, że jeszcze dzienne będą jeździć. Dobra, czy robimy manewr wyprzedzania? Robimy manewr wyprzedzania. Raczej nie będzie, mam nadzieję, nie chciał wysiadać po Przybyszewskiego ani nikt wsiadać. Ale zawsze można zwolnić. A jednak chyba będzie chętny jeden, albo nawet dwóch. Jednak oni nie są chętni, to źle żeśmy jechali, sorry. Głupota. Nie byli chętni, może czekali na jakąś inną linię. Jedziemy dalej w takim razie. Ogólnie to możecie dać znać w komentarzach, czy wam się podobają też takie materiały w formie odcinków czasami. Czy wolicie live'y. No. A jeszcze widzę, że jakieś autobusiki dzienne jeżdżą, no bo raczej tyle nocnych to by nie jechało. Będzie jeszcze jakieś ostatnie dzienne sobie śmigają, mam już tutaj nocką. Pomykamy sobie. Alia Piłsudskiego, Zegórskiego, super. No szybciej, proszę, jedźcie, no. Wiedziałbym po prostu ruchy IWOMC. Dobra, podjeżdżamy tutaj. I wiecie co, chyba nie będziemy sobie wracać, bo ja mam jeszcze na tą służbę do zdania niespełna godzinę. Jak my ruszymy i wiecie, ja nie zdążę tej służby zdać, to będzie już tak na styk. Wolę sobie skończyć na ustronnej. Najwyżej w drugą stronę tą linią się przejedziemy kiedy indziej. Może będzie taki trochę krótszy odcinek, ale myślę, że też taki może być. Nie zawsze muszą być, wiecie, jakieś super, hiper długie. Dobra, jedziemy. No bo mówię, nie chcę tego na styk robić, nie? A mam mało czasu na zdanie, więc liczę na waszą wyrozumiałość i na to, że po prostu z chęcią obejrzycie taki krótki odcinek, a poza tym niektórzy pisali, że właśnie chcieliby takie krótsze odcinki, to będzie właśnie taki jeden z tych krótszych. Myślę, że miłośnicy krótszych będą zadowoleni, a miłośników dłuższych odcinków zapraszam na kolejne, nie wiem, na live'y, na odcinki kolejne, myślę, że kolejne będą dłuższe. Też wiecie. Nie zawsze muszą być jakieś specjalnie długie te odcinki, czasami wiecie, takie krótsze też myślę, że mają sens. Dobra, podjeżdżamy sobie na to Zagórskiego całe teraz. I tutaj już widzę, że z przodu mamy przyjaciela. Niestety. Trochę nam tu utrudnił życie tak stając, jak taka trochę dupa wołowa. Ale dobra, staniemy sobie tu jakoś za nim. Może kawałek jeszcze podjadę. I tyle. No i tu wam otworzę wszystkie drzwi, tak? No i po prostu sobie tu musicie jakoś radzić. Chętnie w ogóle widzę, nie widzę, do, żeby ktoś wsiadał, więc możemy sobie tak stać. Trochę blokujemy tym wyjazd, no ale to już trudno, ten stary na tak wyjedzie. Mógł trochę do przodu jeszcze podjechać. Chociaż w sumie za dużo miejsca też nie ma, no bo kawałek by podjechał i ja bym się może zmieścił w całości, ale wiecie, jak jeszcze by przejechał jeden. A przypominam, że tu są takie plany, żeby trzy się skomunikowały linie, no to tak trochę słabo. No ale okej. Możemy tak stać, mi to nie robi. Dobra, możemy sobie ten czas trochę przesunąć, chociaż czy ja wiem, może zostawmy go jednak. W ogóle ile osób zostało? Trzy, no to pewnie na ustronną, no bo w sumie my już kończymy tak naprawdę, zaraz będzie nasz koniec trasy. Bo po Zagórskiego mamy co? Kolonistów, ustronną 174C i ustronną, więc tak naprawdę koniec już. W sterowniku też tak jest? Tak, też tak jest, no nie będziemy tego sterownika do przodu popychać. W tym sterowniku w ogóle da się coś poklikać. Jeszcze mamy menu, zmiany trasy nie możemy, wymeldować możemy, tu nic nie możemy, spoko. Tu też nic raczej nie mogę. Szkoda, bo byłoby fajnie, jakby coś tu jeszcze można było, ale tu wszystko nie jest
niestety do poklikania, przykre. To jest obniżanie wozu, czy to nie jest obniżanie wozu, nie wiem. No ale chyba jest, bo tu nie widzę. A to może jest przykręt. Co? To jest przykręt? To nie jest przykręt, nie wiem. Jakbym zamknął drzwi. To to będzie przykręt wtedy? A, też nie jest. A nie, to jednak mi obniża wóz, tylko dopiero jak jest bez otwartych drzwi widzę. Tylko od razu mi go podnosi. To jest trochę bez sensu, bo jednak jak wóz jest obniżony, to raczej po to, żeby pasażerowie mogli wsiąść. Widzę, że 5, 6, 7 z tyłu nie przyjedzie, więc raczej nie ma się co martwić, no bo gdyby myślę, że miało przyjechać, to by już było. Więc powoli się tu zaraz szykujemy do odjazdu. Może tego nie będę klikać. No, no ten napis mi się po prostu świetnie podoba. Sfinansowano z tarczy antykryzysowej COVID-19. Najlepszy napis po prostu roku. No, mamy minutę do planowego odjazdu, więc myślę, że możemy się powoli zamykać z tymi drzwiami. Niech oni nam to wszystko zamykają i zaraz będziemy ruszać. Nie, chyba nie pojedziemy, niestety nie wyminiemy go. A wolę pojechać przed nim, więc może się cofniemy po prostu. Czemu się to awaryjnie włączyło? Ja się trochę pozwolę sobie wycofać. Tak wiem jak zrobić, teraz do przodu. Albo przynajmniej dzięki temu będą mogli koledzy przed nami pojechać. No nie przejedziemy niestety dalej. O, czekajcie, bo widzę, że tu mi ciśnieje coś nie tego. Kiedy ja chcę do tyłu jechać, o co tobie chodzi? No do tyłu mi ciśnij, no. Chyba niestety nie pojedziemy raczej. Moment, może jeszcze spróbujmy sobie jakoś tak. W drugą stronę tak jakby. No chyba coś nie działa. O! Odjechał. Więc trudno, nie wyszło nic z naszego planu, tylko teraz chyba nie ruszymy, co mi się wydaje. Hello! Dobra, możemy jechać, dobra, możemy. Więc ruszamy. No i teraz to już możemy pędzić, no tak naprawdę. Do końca. Pytanie brzmi tylko, czy na kolonistów ktoś będzie chciał wysiadać, czy też nie. Już widzę, że tak. Kto będzie chciał? Bachor czy... Bachor będzie chciał wysiadać, to go zaraz wypuścimy sobie na kolonistów. Dobra. O Jezu. Temu przegub jakoś do góry dziwnie poszedł. Ale okej, nie czepiam się, rozumiem, jest 20.37, co prawda jest czwartek, ale okej. Tu jest gdzieś przystanek, tak? Tutaj. Ten z przodu niestety też staje, myślałem, że może pominie, bo na przykład na niego nie czeka, no ale widzę, że staje, więc... Stanę po prostu za nim. Jakoś ty tu wysiądziesz, facet, z drugimi. Dobra, zwijamy się, jedziemy dalej. No i teraz już tylko na ustronną i koniec. No. Widzę, że nikt ze mną nawet na samą ustronną nie będzie chciał jechać, tylko wysiądzie jeszcze przed. Czy trzeba pilnować, bo tu będzie gdzieś skręt, żebym tu nie przypadkiem go nie przejechał, a byłoby słabo. Ja już na wszelki wypadek profilaktycznie będę mrugać. To będzie chyba gdzieś tutaj zaraz, moment. Tutaj jeszcze nie, tylko następny to będzie, no właśnie, tutaj. Za tym przejściem, o. Wow, trochę na ostro poszedłem, ale chyba się udało. Tu
Tutaj pachołkoza widzę, ogarnęła kogoś. Dam ci facet wszystkie otworzę, co się będę bawić. No hamuj rzesz. A nie, była trójka ludzi jednak. Sorry, myślałem, że dwójka. Więc jedziemy. Aby mi tu automatycznie sterownik nie przeskoczył na stronną, ale chyba tutaj to nie działa. Mam nadzieję, że tutaj po prostu nie przeskakuje i tyle. No i tu już tak naprawdę jest pętla. Więc sobie na nią po prostu wystarczy wjechać. Zrobić tutaj takiego oberka, proszę bardzo. Pan już ze mną dzisiaj nie pojedzie, jakiś tu rezerwa przyjedzie, no trudno. Tu się ustawimy. Jakieś podsumowanie, dobra, podsumowanie sobie zapiszę akurat. To będzie 63. służba, 20 dzisiaj był. W sensie nie dzisiaj, ale ogólnie 24. I to będzie 553, 3 pierwsze. Tak to będzie wyglądało. No i co, słuchajcie, na ten moment ode mnie to będzie na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli oczywiście materiał się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takich materiałach raz na jakiś czas. A może nawet częściej, zobaczymy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No i cześć.